Dworczyk nie przebiera w słowach. Pożyteczni idioci niszczyli płot na polsko-białoruskiej granicy. Michał Dworczyk, zachowują się jak pożyteczni idioci. Mamy do czynienia z uderzeniem w bezpieczeństwo państwa. Tymi słowami szef KPRM Michał Dworczyk ocenił sprawę niszczenia zasieków po polskiej stronie granicy z Białorusią. Przyznał, że trudno mu uwierzyć w sabotaż, dlatego uznaje, że to działania pożytecznych idiotów, na których korzysta reżim Aleksandra Łukaszenki. Jego zdaniem Polacy nie będą premiować takich zachowań. Straż Graniczna wspólnie z żołnierzami zatrzymała w niedzielę 13 osób, 12 obywateli Polski i jednego obywatela Holandii, które niszczyły zapory techniczne na granicy Polski z Białorusią. Wśród nich znalazł się aktywista Bartosz Kramek. Budowę tego płotu minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział tydzień temu, a jego pierwsze elementy zaczęto stawiać w środę nieopodal podlaskiej wsi Zubrzyca Wielka. W poniedziałkowym wywiadzie Michał Dworczyk ocenił, że niszczenie zasieków jest wydarzeniem bezprecedensowym, ale również skandalicznym i niedopuszczalnym. Mówił to w kontekście rozpoczynających się za niecałe dwa tygodnie wojskowych manewrów Zapad 2021, w których wezmą udział białoruskie i rosyjskie wojska. Jak zaznaczył szef KPRM, mamy do czynienia z uderzeniem w bezpieczeństwo państwa. Możemy tylko zastanawiać się, jakie są rzeczywiste intencje osób, które podejmują takie działania, dodał w radiowej jedynce. Niszczyli zasieki. Logiczne myślenie przesłaniają polityczne pobudki. Polityk przyznał, że trudno mu uwierzyć w celowy sabotaż. Te osoby niszczące zabezpieczenia na granicy, RET, zachowują się jak pożyteczni idioci, działają na szkodę własnego państwa, a z kolei na korzyść, w tym wypadku, reżimu białoruskiego, powiedział. Minister wskazywał też na możliwe pobudki polityczne, które przesłaniają logiczne myślenie. To jest raczej zaślepienie nienawiścią do obecnej większości parlamentarnej, do obecnego rządu, wyliczał. Dworczyk był również pytany, czy prowokacje na granicy i działania niektórych opozycjonistów mogą być elementem szerszego planu destabilizowania sytuacji na granicy wschodniej Unia Europejska i NATO. Jest to bardzo prawdopodobna sytuacja, wszystko na to wskazuje, nie tylko to, co się dzieje w ostatnich dniach, ale w ostatnich latach, odparł. Szef kancelarii premiera przekonywał, że Federacja Rosyjska jest krajem nieprzewidywalnym, krajem agresywnym, przypominając wydarzenia w Gruzji i na Ukrainie. Zwrócił też uwagę, że Białoruś nie podejmuje żadnych działań bez przyzwolenia władz w Moskwie i jest krajem zależnym od Rosji. I te działania, które są realizowane przez reżim w Mińsku, muszą mieć co najmniej cichą akceptację, a być może w części są nawet inspirowane przez władze w Moskwie. Więc absolutnie uzasadnionym jest to określenie, czy stwierdzenie faktu, że mamy już do czynienia z wojną hybrydową, wojną wymierzoną nie tylko w Polskę, ale w ogóle w kraje zachodnie, w kraje NATO, zaznaczył. Dworczyk, Polacy są mądrzy, nie będą premiować takich działań. Minister ocenił, że w związku z tym możemy się spodziewać kolejnych zdarzeń, a manewry Zapad mogą być jego zdaniem okazją do kolejnych prowokacji. Pytany o motywy działań i postawę niektórych polityków opozycji oraz publicystów wobec prowokacji na granicy z Białorusią, Dworczyk ocenił, że długofalowo nie będą one dla nich korzystne, gdyż Polacy są mądrzy. Chęć jakiegoś krótkotrwałego zysku politycznego, którą mogą się kierować niektórzy politycy czy publicyści zaangażowani w sytuację na polskiej granicy, nie wyklucza tego, że Aleksandr Łukaszenka stwarza taką możliwość i próbuje to wykorzystywać. A długofalowo, jestem przekonany, że tym politykom, tym publicystom również przyniosą te działania straty, powiedział w PR1. Jak uzasadnił, Polacy są mądrzy, Polacy są roztropni, widzą, co się dzieje na granicy oraz jaka jest sytuacja międzynarodowa. Na pewno nie będą w przyszłości premiować tego rodzaju działań, uznał.